Związki zawodowe działające przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej ogłosiły akcję protestacyjną. Chcą bronić prezesa spółki Daniela Ozona, który jutro ma zostać odwołany przez Radę Nadzorczą. Prezes Ozon jest gwarantem stabilizacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej i jest gwarantem tego, że fundusze, które są zgromadzone na czas trudny, nie będą wyciągnięte z tej firmy nie wiadomo po co. Związki zarzucają Radzie Nadzorczej nepotyzm. Boją się, że nowy prezes będzie nieudolny i może doprowadzić do upadłości JSW. Jestem przekonany co do tego, że tak jak w przypadku szpitali, o których wspominałem, tutaj merytoryka raczej nie będzie brana pod uwagę, będzie brane pod uwagę kolesiostwo. Związki chcą obronić spółkę przed ich zdaniem wyprowadzeniem z JSW około 1,5 miliarda złotych. Te pieniądze mają zasilić nieakceptowaną przez związkowców inwestycję w elektrownię w Ostrołęce. Podłoże tego całego konfliktu pomiędzy ministerstwem a naszą firmą właśnie jest o pieniądze. Wiemy, że potrzebne są środki na budowanie bloków w Ostrołęce. Okej, rozumiemy, że trzeba budować bloki, ale minister również musi zrozumieć, że my musimy swoją firmę chronić. Protest planowany jest na jutro w samo południe przed siedzibą JSW. Jak określają związki, będzie ostro. Dla pani Agaty, wdowy po tragicznie zmarłym górniku, to koniec walki. By bronić nie tylko swoich praw, założyła Stowarzyszenie Wdów i Sierot Górniczych i wygrała. Od 22 stycznia będzie można składać wnioski o rekompensaty za utracone deputaty węglowe. Dotyczą one osób objętych ustawą z listopada zeszłego roku. A emocje są bardzo fajne, dlatego że no, po rocznej batalii nie udało nam się wygrać. Ludzie są bardzo zadowoleni, dzwonią mnóstwo, dziennie odbieram telefonów z podziękowaniami, oczywiście też z pytaniami, ale to jest dla nas bardzo satysfakcjonujące, że żeśmy tą batalię wygrali. Ekwiwalent w wysokości 10 tysięcy złotych wypłacony zostanie osobom, które pominięto w poprzedniej ustawie. Chodzi o emerytów na zasiłkach przedemerytalnych, wdowy, które ponownie wyszły za mąż, a także te, które pobierają renty specjalne. Rekompensaty będą przysługiwać także osobom, które nie zdążyły złożyć wniosków poprzednim razem. Formularze wraz z oświadczeniami, które należy składać, pojawią się 20 stycznia na stronach Ministerstwa Energii i Przedsiębiorstw Górniczych, które takie świadczenie będą wypłacały. Wtedy zostanie też ogłoszona lista punktów, w których wnioski będzie można składać. Zakładamy, że to będą dokładnie te same przedsiębiorstwa górnicze jak wówczas, czyli spółka restrukturyzacji kopalń, która wyznaczy kilka czy kilkanaście punktów do składania tych wniosków. Będzie to pewnie też Jastrzębska Spółka Węglowa, siedziba Tauron Wydobycie. Tutaj przy tamtej ustawie były bodajże 2 czy 3 punkty, gdzie beneficjenci mogli składać wnioski. Na złożenie wniosku będą 3 miesiące. Wypłaty rozpoczną się 1 czerwca. Szacuje się, że uprawnionych do otrzymania rekompensaty za utracone deputaty węglowe jest 24 tysiące osób. Z takimi sytuacjami ratownicy spotykają się niemal codziennie na górskich stokach, a szczególnie zimą, gdy te przeżywają prawdziwe oblężenia. Jak to się stało? A wywróciłem się przy skręcie. To trochę tu w tym skręcone, tak? Tak, tak. Tu boli? Boli. Tu? Tutaj, no. A, czyli wiązadełka. Tak, tak. Wiązadła. W najbliższy weekend rozpoczyna się akcja Kręci niebezpieczeństwo na stoku, którą organizuje policja między innymi z ratownikami GOPR-u, TOPR-u i instruktorami Polskiego Związku Narciarskiego. Elementem tej akcji są również spotkania profilaktyczne z dziecią i młodzieżą w ośrodkach narciarskich, w szkołach, przed feriami zimowymi. Spotkania te będą prowadzić policjanci zajmujący się profilaktyką, dzielnicowi w miejscowościach, gdzie są ośrodki narciarskie. Będziemy dzieci uczyć bezpiecznych zachowań, będziemy przypominać o tym, jak ważne jest zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw i narciarzy, i snowboardzistów, a także poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności za naruszenie przepisów obowiązujących na stoku. Chodzi także o upowszechnienie tzw. dekalogu FIS, który mówi o tym, jak zachowywać się wobec innych narciarzy. O nasze bezpieczeństwo na stokach zadba także policja. Policyjne patrole narciarskie będzie można spotkać już od soboty. Ta służba wymaga pewnego przygotowania. Przede wszystkim policjant, który pełni służbę patroli narciarskich, musi umieć jeździć na nartach, tak? Do tego dochodzi przygotowanie też już stricte odpowiednich przepisów, które możemy spotkać właśnie w terenach górskich. Co roku policja apeluje w sposób szczególny o niejeżdżenie po alkoholu. Mimo to takie sytuacje ciągle się zdarzają. Niestety są także wypadki. Istnieje coś takiego jak obłożenie trasy, czyli ilość narciarzy na metr kwadratowy trasy, są tam pewne współczynniki, przeliczniki itd. W zasadzie
Tutaj na Syrsztym dużym może nie, ale na Małym Syrsztym to jest przekroczone czasem wielokrotnie. I ta masówka powoduje to, że ludzie się po prostu zderzają. Jak ja to nazywam, spośród tych zdarzeń, bardzo dużo zderzeń. Jeśli jesteśmy świadkami wypadku albo jego uczestnikiem, powinniśmy natychmiast poinformować o tym odpowiednie służby. W tym przypadku będzie to Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, bądź napotkany patrol Policji Narciarskiej. Można zadzwonić do oficera dyżurnego danej komendy, czy danego komisariatu policji, dzwoniąc na przykład na numer 112. Ferie w województwie śląskim rozpoczynają się 11 i potrwają do 24 lutego, ale w Beskidy już w przyszłym tygodniu zaczną zjeżdżać dzieci i młodzież z innych województw. Oprócz dobrej zabawy na górskich stokach, warto jednak przede wszystkim skupić się na swoim bezpieczeństwie. Zalegające na dachach śnieg i zwisające sople to nie przelewki. Najbardziej zagrożone są obiekty wielkopowierzchniowe, jak hipermarkety czy hale targowe. Problem jest także na pobliskich chodnikach. Spadające z dachów nawisy śnieżne mogą zranić, a nawet zabić człowieka. Śnieg, zalegający śnieg stanowi bardzo duże zagrożenie. Metr sześcienny śniegu, puchu, waży około 200 kg, a już mokrego śniegu, taki jaki mamy do czynienia od kilku dni, to jest nawet około tony. Także jest to bardzo duże obciążenie dla konstrukcji. Właściciel, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, musi liczyć się z konsekwencjami. W najlepszym wypadku to kara grzywny, w najgorszym więzienia. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia, no takie miejsce najpierw należałoby zabezpieczyć i myślę dla własnego też bezpieczeństwa wezwać odpowiednie służby, odpowiednich ludzi, którzy te sople lodowe usuną i usuną też te nawisy śnieżne, które stwarzają niebezpieczeństwo dla samochodów, a przede wszystkim ludzi, którzy przechodzą tymi chodnikami. Dla firm zajmujących się odśnieżaniem nadeszły żniwa. Na przyjazd ekipy trzeba czekać nawet kilka dni. Ceny odśnieżania dachu zaczynają się od 2,5 zł za metr kwadratowy, a sięgają nawet 4 zł w przypadku skomplikowanych konstrukcji. Gdzie podziały się te świąteczne serca i ciepło? Do wczoraj schronisko w Bytomiu przyjęło 5 malutkich 2-miesięcznych kuleczek, półrocznych podrostków i 3-tygodniowe maluszki z mamusią w gratisie. Część z nich była nietrafionym prezentem. Raczej mało kto ma cywilną odwagę, żeby pojawić się w schronisku i najzwyczajniej w świecie tego psa do nas oddać. Zwykle to są po prostu psiaki, które zostały gdzieś podrzucone. I tutaj tak naprawdę nie trudno się domyślić w związku z ich wiekiem, że no, idealny czas choinkowo-mikołajkowy no, już mają za sobą. Bo nowi właściciele szybko zrozumieli, że pies to nie zabawka i nie na krótką chwilę. Dlatego wiele schronisk w Polsce odmawia adopcji w okresie przedświątecznym. Psy, które już są, potrzebują nowych właścicieli, bardziej odpowiedzialnych. Dzieci będą pieskami średniej wielkości, raczej nie wyrosną na wielkie psy, ale też nigdy nikt tego w 100% nie określi, nie znając dokładnie rodziców i wieku maluchów, tak co do dnia. Więc trzeba się nastawić, że przyjmujemy, że to będą średniaki około 15 kg. Szczeniaki nie są jeszcze do adopcji, ale nieśmiało wyglądają swoich nowych domów.